witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na 7 dni, 7 stylizacji. Pokażę Wam 7 moich stylizacji, które udało mi się utworzyć przez 7 dni. Taki filmik chciałabym nagrywać minimum raz w miesiącu, także mam nadzieję, że uda mi się to zrobić właśnie, że minimum raz w miesiącu taki filmik się pokaże. Dzisiaj zainspirowana właśnie tym filmikiem ładnie się ubrałam, bardzo mi się ta stylizacja podoba, jest taka bardzo klasyczna, więc co, zapraszam Was do oglądania. Mamy marzec, więc mam nadzieję, że będzie tutaj też dużo takich wiosennych stylizacji. Mam nadzieję, że troszeczkę tą wiosnę wprowadzę, także tak, zapraszam Was na pierwszą stylizację. I pierwszą moją stylizacją, stylizacja jest taka bardzo, bardzo, bardzo klasyczna, dlatego, że mam na sobie taką, to jest taki sweterek, on jest, widzicie, na długi rękaw, on jest z Doroty Perkins. Ja go dostałam od mojej cioci, moja ciocia go wyhaczyła kiedyś w lumpeksie za jakieś grosze, dosłownie z 7-8 lat temu, już naprawdę ten sweterek jest wiekowy, ale ja go uwielbiam, on jest pomimo tylu lat, naprawdę dobrze się trzyma, w pięknym właśnie takim lekko kremowo-białym kolorze i on jest właśnie super, ma dekolt w serek, do tego jest kurtka, jest marynarka, jest to marynarka z Reserved, ja ją też kupiłam w tamtym roku chyba, czy półtora roku temu w lumpeksie również wyhaczyłam i ona jest z Reserved, ona jest w ogromnym rozmiarze 44, ale powiem Wam, że fajnie, jest taka bardzo luźna, więc jest spoko, bardzo mi się podoba. I podoba mi się też to, że jakby ten sweter tak delikatnie wychodzi jakby z tych rękawów, te rękawy tak delikatnie wychodzą, także to super. Do tego mam oczywiście spodnie z Sinsay standardowo i buty mam z Jennifery, bardzo już wiekowe, też one chyba drugi sezon je mam i one są właśnie na takim lekkim koturnie. Także tak się prezentuje stylizacja. Z biżuterii mam na sobie kolczyki z Tousa, bransoletkę z Pandory, zegarek mam z Calvina Klein, boże, nie z Calvina, tylko z Daniela Wellingtona, z tym standardowym, takim klasycznym paskiem i do tego pasek z Pinko w takim właśnie jasnym kolorze, który tutaj troszeczkę rozświetla tą taką ciemną, bardzo elegancką stylizację. Także bardzo mi się podoba, to jest stylizacja numer 1. Cześć, witam Was w drugiej stylizacji. Dzisiaj mam taką bardzo minimalistyczną stylizację. Mało rzeczy, tak naprawdę stylizacja składa się z 4 rzeczy, ale no bardzo mi się podoba i czasami takich właśnie stylizacji potrzebuję. Zacznę, a może pokażę Wam, jak w ogóle wygląda ta stylizacja. I zacznę od tej bluzeczki. Ona jest ze sklepu Sinsay, natomiast ja ją kupiłam w... Ja ją kupiłam na Vinted. Ona jest właśnie z Sinsay. Ona ma tutaj takie ładne perełki na rękawach. No bardzo ładna i bardzo ją lubię. Ona ma też taki fajny, miękki materiał. Także to jest bluzka numer 1. Do tego mam spodnie z Terranowy. One są bardzo stare, z bardzo starej kolekcji, ze 2 lata temu je kupiłam już, więc już na pewno ich nie ma, ale one są takie całkiem fajne. Pasek z Ochnika, no i buty te co wczoraj, one są z Jennifery. Także tak prezentuję, no i kolczyki mam z Tousa, standardowo. Także tak się prezentuje dzisiejsza stylizacja. Hejka, witam Was w kolejnej stylizacji. Dzisiaj jestem mega zadowolona z mojej stylizacji. Jest naprawdę super iście wiosenna. Wygląda ona tak. I zaczynam od tego, co mam na sobie. Jeżeli chodzi o biżuterię, to standardowo kolczyki z Tousa, bransoletka Pandora oraz pasek Ochnik. Także to jest taka podstawa, którą praktycznie cały czas noszę. I teraz tak, bluzeczka, którą mam na sobie jest z... Ja ją kupiłam x lat temu, to jest zwykły czarny t-shirt, kupiłam go na lumpie. Za jakieś grosze dosłownie. Także
zwykły bawełniany czarny t-shirt na krótki rękaw. Do tego mam oczywiście standardowo spodnie z Sinsay i na to mam, słuchajcie, taką piękną marynarkę w przepięknym zielonym kolorze i ona jest, nie uwierzycie, z Pepco, tak? Szukałam długo idealnej kolorowej marynarki, żeby sobie, wiecie, móc po prostu ubrać, założyć, żeby była właśnie taka dłuższa, fajna, ta jest idealna, kosztowała 70 zł w Pepco, także polecam, jeżeli nie znaleźliście, to zapraszam, jest piękna i buty są z ze sklepu, Boże, buty, nie pamiętam, jak się nazywa ten sklep, ale wyglądają od tak, takie z perełkami, także tak prezentuje się moja cała stylizacja. Cześć, witam Was w kolejnej stylizacji. Dzisiaj lekko przeziębiona, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać. Właśnie wychodzę na zakupy. Chciałam Wam pokazać outfit, w którym dzisiaj występuję. Wygląda on mniej więcej tak. Tutaj leży kurtka, więc nie zwracajcie uwagi. Tutaj pod spodem mam taki sweterek. On jest z, czarny sweterek z Sinsay. On ma takie na rękawach guziczki. On jest z Sinsay. Pasek ochnik, spodnie z Sinsay. Buty są z Butosklep chyba bodajże. Tak się nazywa ten sklep. Takie z perełkami i na to mam zarzuconą taką koszulę, ona jest z Shayna. Ja ją kupiłam natomiast na Vinted, bo ona już jest niedostępna niestety, ale jest piękna, bardzo ładna, bardzo ją lubię. Ona jest właśnie w różowym kolorze, także jest naprawdę fajna i na to zakładam kurtkę, ona jest z Vero Mody, taką, takie futerko, także oto moja kolejna stylizacja. Hej, witam w kolejnej stylizacji. Dzisiejsza stylizacja jest bardzo sportowa. W ogóle ja i sportowa stylizacja. Kto by pomyślał, ale jednak tak wyszło. Więc już Wam pokazuję, co mam na sobie. Cała stylizacja prezentuje się tak. No i standardowo zacznę od dołu. Na nogach mam spodnie z Sinsay. To jest standard. W każdym mierzymy, więc jakby... Znaczy w każdym filmiku, więc jakby tutaj nie było tematu. Na sobie mam też taki t-shirt, on jest na krótki rękaw i on jest z Pull & Bear. No i na to mam zarzuconą bluzę, jest to bluza z firmy Fila. Ja ją kupiłam na Vinted i to był naprawdę świetny zakup, ona jest w rozmiarze M, jest w kolorze szarym. Tutaj mamy taki napis Fila, no jest piękna, bardzo, bardzo fajna, bardzo ją lubię, jest świetna do noszenia, naprawdę bardzo wygodna i do takiego właśnie szybkiego, luźnego dnia, czy tam do pracy, do założenia jest ekstra. I słuchajcie, do tego wszystkiego założyłam moje buty, mój najnowszy w sumie zakup, to są buty z firmy Guess. Są rewelacyjne, genialne, boskie, kocham je. Są świetne, genialnie się je nosi, tak Wam może pokażę. One są biało-fioletowe, właśnie z takim tym, no są przepiękne, one są takie za kostkę, na rzepy, genialne, kocham je, one są rewelacyjne, także może Wam podlinkuję, albo opiszę. W każdym razie cała moja stylizacja sportowa prezentuje się tak. Okej, kolejna dzisiejsza stylizacja jest piękna. To jest chyba najlepsza stylizacja, jaką miałam w tym filmiku. Podoba mi się chyba zdecydowanie najbardziej. Oczywiście baza, którą mam na sobie, jest ta sama, co w poprzednich. Ale słuchajcie, ten element... koloru, który tutaj mamy, jest piękny. Więc cała stylizacja w ogóle prezentuje się w ten sposób. I tak, mam na sobie standardowo, jeżeli chodzi o biżuterię, to kolczyki Toast, bransoletka Pandora, pierścionki, obrączki i tym podobne. I jedynym takim elementem dodatkowym jest pasek, on jest z ochnika. No i teraz słuchajcie, no i teraz tak. Pierwsze co, to mam na sobie taką, tą bluzeczkę, ona jest z Sinsay, ona ma te rękawy z takimi złotymi guzikami. Ona jest z Sinsay z zeszłego roku, spodnie oczywiście też są z Sinsay, standardowe, klasyczne, czarne rurki. Na to, słuchajcie, mam marynarkę, również z Sinsay, także dzisiaj taki Sinsayowy zakup, ale to jest mój najnowszy zakup, który zobaczycie w mierzymy. Myślę, że ten filmik wyjdzie wcześniej. W każdym razie jest to taka marynarka z Sinsay w przepięknym niebieskim kolorze. I ten niebieski nie jest taki oczywisty. Nie jest to taki niebieski
zwykły, tylko po prostu jest to taki fajny odcień niebieskiego. Także to, no i buty z Jennifery standardowo. Także tak prezentuje się moja kolejna stylizacja i chyba jest najlepsza z tych wszystkich i najbardziej mi się podoba, mimo tego, że mi się podoba mój styl, to no ta to jest typowo ja. Elegancka, typowa ja. Także tak wygląda stylizacja i powiem tylko jeszcze, że dzisiaj bardzo, bardzo dużo zdobyłam komplementów na temat tej marynarki i ogólnie mojego wyglądu, że bardzo ładnie w niej wyglądam i bardzo podkreśla mój kolor oczu, także tak prezentuje się moja kolejna stylizacja. Dzisiaj, słuchajcie, mam ostatnią stylizację. Dzisiejsza stylizacja jest iście wiosenna, bardzo mocno sprzyjało mi dzisiaj słoneczko, więc ubrałam się tak po prostu lekko i letnio. Więc chciałam Wam pokazać, co mam dzisiaj. Nie mam butów. Wybaczcie, bo już się rozebrałam. Więc dzisiaj stylizacja bosa. Ale tak, na sobie mam taką koszulę. Ona jest z Medicine. Ja ją bardzo lubię. Ja ją kupiłam przed ślubem za 60 zł na Answear. Ona jest właśnie z firmy Medicine i ona jest piękna. Wygląda pięknie. Do tego mam jeansy z Sinsay, te z takim wysokim stanem, które kupiłam ostatnio właśnie w Sinsay i one są z takim wysokim stanem, więc o wiele ładniej wyglądają. Do tego oczywiście bransoletka Pandora, kolczyki standardowo z Tousa i torebka, którą mogę Wam jeszcze dodatkowo z dodatków pokazać, to jest oczywiście moja szoperka z firmy Calvin Klein, którą uwielbiam, którą noszę już od 2 lat. Tak, to jest drugi rok, kiedy ją noszę i jest naprawdę super. Także co? Także to jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za te 7 stylizacji. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał i że będziecie chcieli, żebym nagrywała ich więcej. Jak najbardziej mogę nagrywać na przykład raz w miesiącu taki filmik. Mam nadzieję, że w następnym razem uda mi się bardziej ciekawszą jakby wersję wprowadzić w tych stylizacji, a nie tak do lustra. No ale tak. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmiku. I nie tylko filmiku, bo na pewno kolejne stylizacje też się pojawią. Także dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!